Jeśli szukacie najtańszych monet w sieci, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę FIFA.de. Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podacie hasło Goldzor, otrzymacie 5% zniżki. 16 metod płatności, najniższe ceny, link znajdziecie w opisie. Polecam. Cześć, siema, z tej strony Goldryt, nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Paczkami Pochwały. Jak już możecie zauważyć, a raczej usłyszeć, jest pewna nowość. Otóż ten odcinek nagram z komentarzem na żywo, no i tutaj wielka prośba do Was. W opisie macie link do ankiety, w której wybierzecie, czy chcecie tę serię, abym nagrywał na żywo, czyli chodzi tutaj o komentarz, czy może dogrywał komentarz tak, jak to było do tej pory, czyli do odcinka 13. Tak czy siak, właśnie to Wy zadecydujecie. Ja tutaj daję Wam próbkę tego, co potrafię, bądź czego w ogóle nie potrafię, komentując na żywo. No i tutaj bez zbędnego gadania pokazuję Wam szybciutko składzik, którym wychodzimy na pierwsze dzisiejsze spotkanie. Jest to oczywiście skład nie ten, bo tutaj kondycje mają chłopaki troszkę wycieńczoną. Będzie to skład dokładnie ten, czyli skład hybrydowy. Ja go sobie tak nazywam, więc bez zbędnego gadania widzimy się już za chwilkę przy pierwszym przeciwniku. Dobra, znaleźliśmy pierwszego przeciwnika, Mat17 Gamer. Zagramy w strojach, które są warte 15 tysięcy. Też napiszę w komentarzach, czy te stroje mam sprzedać, czy nie. No to jest 15 tysięcy, ale są naprawdę ładne, więc tutaj mam dylemat. A skład przeciwnika jest bardzo mocny, bo jest to skład z Serie A, na szczęście. I jeszcze bez Dumbi, więc mamy jakieś tutaj szanse, ale jest i Barbo, jest Tevez, więc będzie naprawdę ciężko. W porównaniu z naszym składem hybrydowym to jest po prostu skład marzenie. No ale dobra, bez zbędnego gadania przechodzimy już do spotkania. No i to będzie dla niego szansa na zdobycie pierwszej bramki w tym spotkaniu. Dośrodkowanie Maikona. Nie wybijają moi piłkarze tutaj. To musiała być bramka. No straszne zamieszanie. I na nasze nieszczęście, no to zawodnik przeciwnika tutaj odnalazł się w tej sytuacji. Nawet nie mamy powtórki, nawet i dobrze, bo wstyd takie coś oglądać. Przegrywamy 1-0 niestety. Ashley Cole. No lubi te ruletki robić przeciwnik, z tego co widzę, więc o tym będę musiał pamiętać, żeby na raz tutaj absolutnie nie iść, bo taką ruletką od razu się mija, jeśli się na raz zaatakuje. Zobaczmy, teraz jest piłka do Didiera Drogby, no i Woryjczy przed znakomitą sytuacją do wyrównania i tak się właśnie dzieje. Minuta 14, jakże skuteczny ostatnimi czasy Didier Drogba, daje nam remis. Bardzo ładna tutaj piłka od Fuego, no i Woryjczy w takich sytuacjach niezwykł się mylić, więc mamy wyrównanie. Do De Jonga. De Jong odgrywa, próbował odegrać. Piłkę oczywiście straciliśmy na nasze nieszczęście. I teraz zobaczmy Carlos Tevez versus Raul Albiol. To będzie zwycięski pojedynek Argentyńczyka. No i bardzo dobry zawodnik, jakim jest Carlos Tevez, podwyższa na 2-1. Ale nie ciesz się, ziomeczku, bo jesteś gównem. Zaraz tutaj odrobię znowu tę bramkę. Że tak powiem, uspokoić. Zobaczmy teraz Borja Valero. To będzie rozrzut tutaj na prawą stronę do Sesenioła. Szukaj tam kogoś w polu karnym, ale nikt tam nie wchodził. Jeszcze jest Drogba! I zatrzymane to uderzenie. Nie ma nawet rzutu rożnego. Więc niestety od bramki rozpocznie przeciwnik. Przegrywamy 2-1. No i jak widzicie, jest to spotkanie naprawdę wyrównane. Śmiem twierdzić, że jestem na tym spotkaniu lekko lepszy. No ale niestety wynik jak na razie jest niekorzystny. No i miejmy nadzieję, że w tej drugiej połowie to wszystko się zmieni. Do Albiola, do tyłu. Nie wiem, czy to było dobre zagranie. No właśnie, no właśnie. To będzie kontratak. Brawo, Alvaro Balanta. Teraz, teraz. To będzie ta akcja. Dawaj, dawaj, Sesenioł. Masz mnóstwo miejsca. Sesenioł! Sesenioł, Drogba! I broni bramkarz. Nie ma spalonego, ależ mamy teraz szczęście. 2-2 po naprawdę znowu zmarnowanej sytuacji, bo inaczej tego nie można nazwać. No Didier Drogba w genialnej sytuacji strzelił wprost Handanowicza. Na całe szczęście był tam Bafemi Gomi. No i w tej sytuacji dobił do pustej bramki. Mamy remis w 82 minucie. No i przy piłce Maikon podaje do Kandrewy. Kandrewa szuka teraz w tym pojedynku. I Barbo, no co zrobił Albiol? To ja nie mam pojęcia. Mam nadzieję... Nie, nie mam pojęcia, co zrobił i Albiol, i Barovero. Mnóstwo szczęścia znowu przeciwnika. No i wygląda na to, że to spotkanie po prostu przegramy, bo tak zadecydowało o tym EA. No ja nie mam pytań, jak bramkarz może uciekać od piłki. A ten ziomek oczywiście będzie oglądał każdą powtórkę, bo to jest jego najładniejsza bramka w karierze. Zdobył bramkę po prostu genialną, to jest uderzenie z 60 metrów w okienko. No i jeszcze Cieszynkę musi zobaczyć, koleś chyba po raz piąty gra FIFA, a ja z kimś takim przegrywam. No niestety smutno, smutno, jeszcze mamy 4 minuty, może uda mi się tutaj coś jeszcze skleić, no ale kurde, no nie widzę tego, nie widzę tego w kolorowych barwach.
Patrzmy tę piłkę, ale to jest piłka i to musi być bramka! A jednak daliśmy radę i mamy 3-3. Cóż za końcówka tego spotkania, naprawdę mnóstwo się tutaj dzieje. No i może jeszcze ktoś zada ten ostateczny cios, naprawdę genialna tutaj piłka, nie wiem kogo. Chyba Fergusona do Gomisa, a ten tutaj na pustą bramkę wystawił idealnie Didierowi Drogby. No i mamy w tej sytuacji bramkę znowu wyrównującą, jeszcze ani razu w tym spotkaniu nie było mi dane prowadzić. No i nie wiem, czy mi się to uda jeszcze. No mamy doliczony czas, zobaczmy, Gomis, nie. Niestety ta... Nie mam pytań, jak ta piłka przeszła. Barovero, naprawiłeś to, co zepsułeś kilka minut temu. Naprawdę genialna interwencja Hiszpana, ale jeszcze się nie ciesz. Nie mam pytań, co się w tym spotkaniu, przepraszam was za słownictwo, kurwa wyprawia. No czy wy mi to potraficie wytłumaczyć racjonalnie? Co zrobił teraz znowu Barovero? Ustawia się do piłki plecami. A ja go chwaliłem przed chwilą. Przegrywamy w taki sposób z jakimś kurwa pajacem. Jezus Maria, no to jest kwintesencja bullshitu, który panuje w trybie Ultimate Team. No tyle mogę wam powiedzieć, co ja tutaj mogłem zrobić. Zrobiłem wszystko, co mogłem, a i tak zostałem oszukany przez EA, no bo ja wpływu na mojego goalkeepera nie mam. Wiadomo, że mogę goalkeepera zmienić, ale to jest taka seria, w której goalkeepera po prostu zmienić jak na razie nie mogę. Więc no widzicie, no jego 4 bramki, 3 to jest przynajmniej 3. To jest bramki z gówna, które paśnie powinny. Moje bramki, jedna tam był taki jakiś, kurde, też zamiast. Ładujemy, patrzcie, dostanę komunikat, że uciekłem z meczu, nie? No, mecz się zakończył, Gozor postanowił, kuźwa, uciec, bo tak mu się podoba. I co? Uwaga. Czy jestem jasnowidzem i odkryłem całą prawdę o spisku jej wobec mnie? Zobaczmy. Ło, nie pokazało się, że uciekłem z meczu. No, to jest nowość. Zobaczmy, czy spotkanie zaliczyło. My tutaj punktu potrzebowaliśmy, więc straciliśmy... Tak, zaliczyło porażkę. No, porażka była nie do końca zasłużona, no ale już przegrałem, więc dobrze, że chociaż tę porażkę zaliczyło. Generalnie zobaczcie jeszcze na nazwę klubu typa. FC Over 9000... 13 lat max. 13 lat max typek i ja z kimś takim przegrałem. To jest smutne, ale miejmy nadzieję, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że teraz w tym kolejnym, drugim dzisiejszym spotkaniu uda mi się już po prostu spotkanie zremisować i na sam koniec tego odcineczka sobie paczkę otworzymy. A jak się nie uda, no to cóż. No to się nie uda, po prostu. Dajmy jeszcze kondycję tutaj Sesenionowi oraz Drogbie. Bo są lekko wycieńczeni. No i przechodzimy powolutku do drugiego przeciwnika. Dobra, mamy drugiego przeciwnika. Bardzo dziwny nick znowu. Znaczy nie nick, tam nazwa składu. Czy tam drużyny. Easy like a banana. Okej, nie mam pytań. No i no nie, no nie, no nie, no nie. No znowu ten Tevez. Jak ja tego typa nie trawię w tej FIFA, to jest niepojęte. Zobaczycie, że mi znowu bramkę Tevez w tym meczu strzeli. Ja mam oczywiście skład cały Argentyny. Oczywiście bez Messiego i Di Marii, więc to jest ten jedyny plus. No ale mamy wypożyczonego Aguero, mamy Teveza, który mnie tutaj najbardziej martwi. No i znowu czuję, że będzie to spotkanie wyrównane. Ale miejmy nadzieję, że tym razem to mi uda się zdobyć choćby jeden punkt. Dobrze. Obina, nie wiem jak go czytać. Keita, Farfan. No i Farfan, jesteś naprawdę szybkim zawodnikiem, więc strzel to Farfan. I mamy 1-0 w minucie 14 po jakże OP strzałach ze wślizgu. Farfan, 1-0, minuta 14. Si, no wypędził się. Wypędził się sam za linię teraz Lavezzi. Ezekiel, chciałem powiedzieć Edinson. O jeju, ależ teraz błąd. Keita, no i mamy na własne życzenie tracimy bramkę. Boże święty, co ja wyprawiam w tym odcinku? No ludzie, co ja wyprawiam w tym odcinku, to jest niepojęte. Sam sobie bramki strzelam. No zobaczmy sami to podanie Castana. Ten oczywiście stchórzył, podał tutaj jeszcze do Aguero. Na Aguero takie sytuacje po prostu wykańcza.
Bitolo, ładnie teraz nawinął Bitolo tutaj jednego z napastników. Genialna piłka teraz do Didiera. Drogby, ten minie bramkarza, strzeli! O matko święta, co to za strzał był? Drogby, jeszcze dośrodkowanie! Ale do tej piłki nie dojdzie tutaj absolutnie żaden z naszych zawodników. No, dawaj, dawaj Sesenią, ty sobie sam tutaj poradzisz. Sesenią jeszcze do Farfana podasz. Nie tutaj, ale dobrze, dobrze to wyszło. Farfan i mamy 2-1. No i widzicie, zrobiłem to, czego nie chciałem, ale wyszło ostatecznie dobrze. Chciałem podać od razu do Farfana, ale chyba lepiej było tak jak teraz, więc zatrzymałem lekko akcję do Ołbiny. Sam nie wiem, jak ja mu podałem tutaj do tyłu. Ten od razu do Farfana, no i Farfan bardzo pewnym uderzeniem po długim rogu daje nam drugi raz prowadzenie w tym spotkaniu. Patrzmy teraz, Bitolo dostał bardzo dobrą piłkę. Bitolo, ależ akcja, Bitolo! 3-1! I w taki sposób hiszpański zawodnik daje nam pewne teraz prowadzenie po bardzo ładnej indywidualnej akcji, a przeciwnik tutaj pokazał, jak bardzo słaby w obronie jest. I tym bardziej smutno mi jest z tego powodu, że dopiero strzelam trzecią bramkę w 61 minucie. No oby tak dalej, może teraz worek z bramkami się po prostu otworzy. Mamy rzut wolny, a rzut wolny to jest bardzo dobra sytuacja, żeby podwyższyć na 4-1. I ja spróbuję tutaj Farfanem uderzyć, to jest bardzo ostry kąt. Ale jeśli strzelę bardzo umiejętnie przy tym słupku, to bramkarz po prostu tej piłki nie złapie. Nie było komentarza. Zapraszam do kolejnej akcji. Ten do Ołbiny. Ołbina już nawinął przeciwnika fake shotem. Rozegrał na prawo do Farfana. Ten ma tutaj mnóstwo miejsca. Nawinął już jednego przeciwnika. Jeszcze jednego. I mamy rzut karny. Dokładnie tak. 79 minuta. Bardzo łatwa akcja w wykonaniu Farfana. Zobaczmy. Będzie lewy górny róg. Taką przynajmniej mam nadzieję. Dokładnie tak, 4-1. No i w tym momencie, przepraszam, chrypka mnie złapała. Już raczej wiemy, że tego spotkania nie przegramy. Ta pierwsza minuta, dokładnie tak, przeciwnik nie wytrzymał nerwowo. W sumie tak samo jak ja w poprzednim spotkaniu, tyle że ja z tamtego nie wyszedłem, samo mnie jej wywaliło. 5500 monet, czyli mamy mistrzostwo kolejne, co oznacza również złotą paczkę, którą sobie zaraz otworzymy. No i to jest takie zwieńczenie tego odcinka. Miejmy nadzieję, że coś w tej paczuszce jeszcze fajnego wypadnie. Dobra, jesteśmy już w sklepie, no i zaraz zobaczymy, kogo trafimy. Nie, na razie za FIFA Points. Napiszcie w kolejnym, napiszcie po prostu w komentarzach, czy na następnym odcinku otworzyć dwie paczki srebrne, czy złotą, a w tej mamy Dos Santosa, no i to jest naprawdę dobry traf. Giovanni Dos Santos to jest bardzo dobry napastnik z Ligi Hiszpańskiej. No i ma tutaj połączenie z Bitolo, więc to tutaj daje mi naprawdę dobre pomysły na kolejne składy. Mamy też napastnika z Hull City, tyle że mam już dwóch napastników z BPL. No i mamy też zawodnika z Boki Juniors, więc ten raczej połączenie nie będzie miał. No ogólnie paczka nie jest zła. Mogła być 100 razy lepsza, ale zła nie jest. No i teraz właśnie na koniec to, co przed chwilą powiedziałem. Napiszcie, czy w kolejnym odcinku otworzyć dwie paczki srebrne po 3750, czyli paczki premium, czy może jedną złotą paczkę premium za monety. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie o ankiecie, no i pamiętajcie też o tych paczkach, więc to by było już definitywnie na tyle. Wiem, że się powtarzam. Przepraszam za każde przekleństwo, jakie w tym odcinku się pojawiło. Niestety jestem osobą naprawdę nerwową, więc jeśli byście wybrali formę właśnie komentarzu na żywo, to niestety bądź stety te przekleństwa momentami będą się pojawiać. Mówił Goldzor, na razie.